Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na drugi odcinek z cyklu Hity 2023 roku. Dzisiaj na tapet bierzemy kosmetyki kolorowe. I powiem wam, że ta kolorówka i to podsumowanie tego ubiegłego roku trochę mnie zaskoczyły, bo bardzo wiele produktów, które okazało się być rewelacyjnymi, odkryłam tak de facto pod koniec roku. Zapraszam was bardzo gorąco do oglądania. Oczywiście linki do tych produktów znajdziecie w opisie, a ja nie przedłużam i lecimy. I chciałabym zacząć od wielkiego boom, od paletki, którą kupiłam tak trochę pod testy, a nawet bez tak trochę. Po prostu kupiłam ją pod testy, ale też miałam w tyle głowy, że ma ona szansę mi się spodobać. Natomiast nie spodziewałam się i nie spodziewałabym się nigdy, że ta paleta okaże się paletą tak strasznie wielofunkcyjną i naprawdę z całego serca wam ją gorąco polecam i dum 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 przedstawiam państwu paletę marki Dasso. Paleta Dasso, na którą się zdecydowałam, to ta wersja z cieniami matowymi i właśnie to miał być ten przemyślany zakup, aby nie kupować po prostu kolejnej palety z błyskami, bo takich ci u mnie dostatek. I paleta ta, słuchajcie, okazała się być po prostu hitem. Pobiła poprzednich ulubieńców roku 2022, a więc palety z Claresy. Palety z Claresy charakteryzowały się, może na początku je pokażę. Palety z Claresy, które jak widać są dosyć mocno przeze mnie użytkowane, charakteryzowały się bardzo ładnymi kolorami i bardzo dobrą jakością cieni. Tutaj taką paletą zbliżoną do tej z Dasso jest paleta co? Perf Earth. I tutaj mamy również tylko i wyłącznie cienie matowe. Paleta ta kosztuje w cenie regularnej 50 zł. I jak widać bardzo dobrze mi służyła, ale paleta Dasso zaskakuje totalnie wszystkim. Formuła cieni jest rewelacyjna i kolorystyka, to jest chyba najlepsza kolorystyka cieni, z jaką się spotkałam. Kiedy nagrywałam test, powiedziałam, że pytanie, czy potrzebujemy takiej ilości jasnych cieni. Wtedy pojawiły się takie komentarze u mnie pod filmem, tak jakby trochę broniące tego zarzutu, że jest to paleta bardziej dla wizażystów. I jest to zarzut, z którym ja się całkowicie nie zgadzam, bo jest to paleta w drogerii Natura, jest to paleta wydawana przez markę Kobo pod brandem Dasso z Danielem Sobieśniewskim. Nie jest to absolutnie paleta, która jest paletą dedykowaną wizażystom. Nie znajdziemy również takiej informacji na niej, więc no nie, to są nasze domysły. Ale co z tym górnym rzędem? Ten górny rząd okazał się być rewelacyjny i mimo tego, że te cienie są bardzo zbliżone do siebie kolorystycznie, to ja je naprawdę w większości wykorzystuję, ba, właściwie wszystkie wykorzystuję i no kurczę blade, naprawdę uważam, że ta paleta bije Claresę na łeb na szyję kolorystyką, jakością, łatwością. To są cienie, które nie są cieniami tak zwanymi plastycznymi, czyli miękkimi. To nie są cienie typu Zoeva Cocoa Blend. Tam były takie plastyczne cienie, szczególnie w tej pierwszej wersji, bo podobno potem Zoeva zmieniła formułę i faktycznie ja potem jeszcze miałam jakieś dwie i już te cienie nie były takie kremowe. Ale to są cienie, które są najprostsze w obsłudze, moim zdaniem, dla każdego. Nie ma możliwości zrobienia sobie krzywdy, w mojej opinii, tą paletą. To jest właśnie paleta nie dla wizażystów, to jest właśnie paleta dla każdej zwykłej klientki. Najlepsza i zasługuje moim zdaniem ona na taką plakietkę lauru konsumenta. Słuchajcie, ja przysięgam wam, że ja codziennie po nią sięgam. Drugim takim produktem, który również wyparł u mnie Claresę, jest, słuchajcie, eyeliner marki Dasso. To jest w ogóle jakiś sztos nad sztosy, choć ma więcej minusów w jakimś stopniu od Claresy. Po pierwsze, wydaje mi się, że ma mniejszą pojemność. Po drugie, bardziej się zatyka od Claresy. Wiem, że wiele z was narzekało na to zatykanie Claresy. Ja osobiście narzekałam na coś innego. Narzekałam na to, że po pewnym czasie ten eyeliner Claresy już nie był tak precyzyjny. Eyeliner Dasso zacina się bardzo, bardzo często i jest to w jakimś stopniu, no nie ukrywajmy, upierdliwe, bo trzeba go na tą mokrą chusteczkę tam dziubać i jeszcze robić to delikatnie, aby nie stępić tego stożka. Wydaje mi się też, że mój eyeliner może się powoli kończyć, co by świadczyło raczej o tym, że jest to produkt mało wydajny, ale precyzja
I mimo wszystko malowanie tej kreski, mimo tego dziubania o tą chusteczkę, to jest po prostu szał ciał. I jeżeli macie takie poczucie, że kurde, no dobra, ty to jesteś dziubdziuś, ale ja maluję się rano do pracy i ja potrzebuję namalować sobie szybko czarną kreskę i nie będę nie wiadomo ile czasu się pitolić z odciskaniem, ja potrzebuję makijaż to go, bo a tutaj dzieciaczki, a tutaj praca, a tutaj życie, nie każdy ma tyle czasu co ty, to powiem wam, że nie zgodzę się z tym argumentem, ponieważ to odciskanie zajmuje sekundę. To nie jest jakaś wyższa szkoła jazdy, po prostu malujesz, jak czujesz, że on ci się zatkał, to też zależy od tego, jakich cieni używamy. Po prostu raz przytykasz tej chusteczki, lecisz dalej. To jest kwestia nawet nie sekundy, a myślę, że ułamku sekundy. W związku z tym uważam, że eyeliner marki Dassault jest również eyelinerem absolutnie dla każdego. I jest to na pewno eyeliner, z którym sobie poradzi większość osób, która nigdy sobie nie radziła z malowaniem kresek, lub docenią go także te osoby, którym zależy tylko i wyłącznie na takiej cieniutkiej kresce wzdłuż linii rzęs. I to właśnie te osoby, które malują się w ten sposób rano i są niewyspane, nieszczęśliwe i mają 5 minut, docenią najbardziej moim zdaniem ten produkt. Zdecydowanie pobił kleresę, jest to mój nowy hit, mam nadzieję, że on nie zniknie ze sprzedaży. Jak jesteśmy przy paletach cieni, to powiem wam, że... A, właśnie, nie powiedziałam tego na początku filmu. Ponownie, być może o czymś zapomniałam. Jeżeli macie takie poczucie, że o czymś zapomniałam lub myślicie, kurde, mówiłaś o tym tyle miesięcy, miało być wow, a tego w tym filmie nie ma, to piszcie. Piszcie koniecznie w komentarzach, ja albo właśnie faktycznie o czymś zapomniałam, albo chętnie się odniosę do tego, dlaczego to w tym filmie się nie znalazło. Jeżeli mówimy o paletach jeszcze, to... przyniosłam wyduźdane, zobaczcie jakie to jest tandetne opakowanie, przecież ja nim nie rzucam, wygląda to strasznie, ale paleta Gold Rush to paleta, na punkcie której zwariowałam chyba w zeszłym roku i ona nadal jakby króluje. Ja przypomnę, że kupiłam też inną paletę marki Profusion, taką fioletową i to już nie jest to. Paleta Gold Rush jest po prostu rewelacyjna. Szczególnie, że ona ma jakąś pochronioną historię cenową. Ja ją kupiłam za dużo mniejsze pieniądze w internecie, a potem pojawiła się w Hebe za dużo większą kasę i wszystkie inne sklepy podniosły jej cenę. A była chyba ostatnio w ogóle w Hebe na jakiejś promocji czy wyprzedaży i wychodziła za bardzo, bardzo niskie pieniądze, to mi ktoś dawał znać. I dlatego nie do końca mam ochotę wam polecać inne palety tej firmy. Mówimy o tej konkretnej wyjątkowo Gold Rush. Jest to paleta, która zawiera przepiękne odcienie złota, przepiękne odcienie brązów, cienie bardzo, bardzo właśnie plastyczne, kremowe, piękne, po prostu piękne i kolejny raz chcę tą paletę wyróżnić, ona ze mną mieszka w tym takim moim podręcznym pierdzielniku, bo ja bardzo często po konkretne cienie z niej sięgam. Takim również nowym odkryciem końcówki tego roku okazała się dla mnie paletka Iconic London. Paletka jak zwykle brudna, z kalendarza adwentowego. Tylko tu jest problem taki, że ja nie wiem, czy ona jest do kupienia. Znaczy na Vinted to nawet na pewno, albo na OLX. Natomiast ja mam wrażenie, że ona dlatego się znalazła w kalendarzu, bo się jej pozbywali. Bo jak sprawdzałam, robiąc linki, to nigdzie już tej palety do kupienia niestety nie było. Jest to paleta Day to Slay. I jest to paleta, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ona ma stosunkowo takie lekko suchawe maty, ale ma rewelacyjne błyski, ma bardzo ładną kolorystykę, bardzo ładną kompozycję kolorystyczną i jest to moim zdaniem paleta zdecydowanie warta tej swojej oryginalnej ceny, czyli ponad 200 zł. No i bije ona na przykład na łeb, na szyję w ogóle paletki Too Faced, które zawierają co? Mniej cieni? No mniej. I dodatkowo są, na dwoje babka wróżyła, w jednej paletce Too Faced te cienie są wow, 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 a w drugiej są totalnie do kitu i są suche. Natomiast no tutaj ta paleta Day to Slay jest również paletą u mnie cały czas w użytku i w ogóle od kiedy mam tą paletę, to nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale przestałam robić cut crease'y. Przestałam je też robić, bo zaczęło mnie to denerwować, to przyznaję się, ale nie potrzebuję tego, ponieważ te błyski pięknie się przyklejają, nie migrują i po prostu po co mam robić siebie lalę, skoro mogę zrobić ten makijaż satysfakcjonujący mnie bez właśnie tego pierdzielenia się z cut crease'em, mówiąc najprościej.
Jeżeli chodzi o oczy, to nie wiem, czy Was zaskoczę, czy nie, ale nadal uważam, że najpiękniejszymi pigmentami 2023 roku są pigmenty marki Pariens. Głównie pigment o nazwie 02, a więc Hypnotizing Olive, ale również pigment 01 Diamond Gloss też robi robotę. Pigmenty Pariens to jest dla mnie nowy stopień wtajemniczenia i o ile psioczyłam na paletę cieni do oczu, z którą się potem ostatecznie polubiłam i lubię ten jeden błysk, lubię te nawet maty, choć teraz sięgam po nie bardzo rzadko, na paletę do twarzy bardzo psioczyłam, od razu ją sprzedałam, o tyle od samiuszkiego początku mówiłam, że te pigmenty to jest inny stopień wtajemniczenia. One są drogie, biorąc pod uwagę ich gramaturę, tutaj mamy zaledwie po gramie, ale ustalmy sobie szczerze, kurczę, no może raz przydałoby się czegoś, coś zużyć w końcu do końca. Uwielbiam. Słuchajcie, nie wiem, czy jestem w stanie Wam to pokazać i nie wiem, czy mam ochotę, bo jest to ryzykowna zabawa, bo on jest bardzo, oj, bardzo, bardzo lotny, ale naprawdę to, jak te pigmenty się mienią, nie pokażę Wam tego pewnie, to, jak te pigmenty się mienią bez żadnego flesza, bez żadnych bajerów, szmajerów, nie wiadomo czego, to nie trzeba tutaj robić tych tak zwanych efektów YouTube'a, żeby zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Dodatkowo, słuchajcie, ja nakładam te pigmenty zawsze sauté, znaczy na cień, na suchą powiekę. Ja nie nakładam ich ani na mokro, ani nie nakładam ich na żadne NYX Glitter Primery, ani żadne lepiki, srepiki, nie wiadomo co. I one na tych oczach siedzą. To jest najwyższa moim zdaniem jakość. Oczywiście w tym zestawieniu zabrakło błysków z Glam Shopu, bo to jest już taki standard razy standard, nie mam żadnych ulubionych błysków z tego roku z Glam Shopu, po prostu nadal uważam, że niektóre błyski z Glam Shopu to cienie, które także nie mają sobie konkurencji, nie mają dla siebie konkurencji, jeżeli mówimy o cieniach w formie prasowanych. Teraz proponuję, żebyśmy przeszli przez róże. Moim zdecydowanym hitem tego roku jest róż Milani 05 Luminous, a więc coś, co na rynku jest od 100 lat i coś, czego na co zawsze było mi szkoda pieniędzy. Podobno można kupić miniaturę tego różu. Ja go dostałam chyba w zeszłym roku w ramach jakiejś paczki od Minty Shop na Instagram. To była jakaś dziwna historia, mówiłam, no nieważne, przygarnęłam. I bardzo żałowałam, że byłam skąpa, bo mogłam przeznaczyć pieniądze właśnie na ten róż zdecydowanie wcześniej. Od kiedy go używam, nie używam bardzo często już rozświetlacza. Dzisiaj akurat jeszcze mamy rozświetlacz, ale uważam, że ten róż jest wart absolutnie wszystkich zachwytów, które kiedykolwiek na YouTubie o nim słyszałam. A słyszeliśmy, ustalmy sobie szczerze, tego bardzo, bardzo dużo. A drugim różem jest róż, i tutaj nie wiem, czy Was zaskoczę, dajcie znać, czy Was zaskoczyłam. Jest, słuchajcie, róż, który odkryłam pod koniec roku i jest to Hean i stylizację. O ile rozświetlacz moim zdaniem był porażką, o tyle ten róż ma w sobie coś magic. On zostawia taką poświatę, to jest takie trochę połączenie dla mnie narsa, orgazmu, trochę z czymś może bardziej tandetnym, nie wiem, ale bardzo, nie kumam w ogóle tych jakby trzech tej kolorków, ja je zawsze tak mieszam i powiem Wam, że on wygląda przepięknie, tylko trzeba, to nie jest róż, którym bym się malowała rano, mając złe światło, śpiesząc się do pracy, bo bałabym się, że jak wyjdę na ulicę, to się okaże, że mamy Houston, we have a problem, ponieważ on ma w sobie bardzo dużo tego takiego złotego poblasku. Ale bardzo mi się on spodobał, chętnie po niego sięgam i myślę, że to nie jest też róż chyba dla każdego, właśnie z racji, przynajmniej te trzy kolory wymieszane, z racji tej takiej typowej różowatości, ale mi to bardzo pasuje i myślę, że zasługuje ten produkt na wyróżnienie. Nie wiem, czy to jest hit 2023 roku, raczej nie, ale wyróżnienie zdecydowanie. Brązery. Brązery przyniosłam tylko i wyłącznie kremowe. I zacznijmy po kolei. Pierwszy brązer, który już jest nie do kupienia, ale migam nim, żeby nie było, że nie migałam. I to jest żelka słynna z Lovely. Dziwny produkt, produkt w opakowaniu, mam 5 latek, mam 3 latka, 3,5. A okazało się, i to się niby nie mogło udać, a się bardzo udało i bardzo, bardzo lubiłam ten produkt i go namiętnie używałam. Następnie wyparł mi go brązer z Ingrid, co prawda w tej wersji Vicky Gabor. Tutaj, przepraszam, tutaj jest ta druga wersja, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo moim zdaniem te produkty są 1 do 1
I to stało się takim moim faworytem i też ten kolor, bo z Vicky Gabor miałam dwójkę, tej mam jedynkę, aby ostatecznie pod koniec roku uznać, że najlepszym, najcudowniejszym, najprostszym w obsłudze i w najbardziej idealnym kolorze jest Eveline Choco Glamour. Ja widzę, że... znaczy ja tego nie krytykuję absolutnie, może zazdroszczę. Widzę, że bardzo mocno pod koniec roku jakby te kampanie związane z tą serią Choco Glamour jakby cały czas trwają, też poszły dopiero teraz paczki PR, więc jakby znowu te historie są, że tak powiem, odświeżane na YouTube. Eveline, nawet jak ja od nich dostawałam paczki, choć to było z dwóch różnych agencji, miał właśnie taki dziwny zwyczaj, że oni to wysyłali te paczki bardzo późno. Czyli jakby te nowości wychodziły, już jakby trochę były oklepane i oni dopiero te paczki puszczali. No tak czy siak, więc widzę, że cały czas o tym produkcie gdzieś się mówi, tak jak i o tym cieniu, który moim zdaniem nie zasługuje absolutnie na żadne brawa ani wiwaty, ale ten bronzer Eveline Choco Glamour w kolorze 02 i przypomnę, że kolor 02 to też nie wiem co za głowa wymyśliła, to ten chłodniejszy. Jest moim zdaniem genialny, ma najlepsze opakowanie, bardzo łatwo dozować sobie, tutaj się nic nie zniszczy, bo jest puszeczka, ma przepiękny kolor, jest bardzo łatwy w obsłudze, każdy sobie z nim poradzi i tu jest tylko ewentualnie kwestia kolorystyki, jeżeli tam macie inną, nie wiem, jesteście tam wiosna, lato, jesień, zima, to może ta dwójka będzie dla Was za chłodna, ja uważam, że ona jest bardzo neutralna, ma przepiękny odcień i to jest naprawdę produkt, który zasługuje, jeszcze raz może Wam go pokażę, to jest zdecydowanie produkt, który zasługuje na no, ogromne wyróżnienie, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych produktów, jakie marka Eveline wypuściła kiedykolwiek do makijażu. Jeżeli jeszcze mówimy o kremowych produktach, to róż. Różem tego roku w kremie okazał się Wonder Match Eveline, ponownie w kolorze 02. Powiem Wam, że aktualnie troszkę przeszła mi na niego faza, już używam go zdecydowanie rzadziej, ale testowałam tych róży kremowych bardzo dużo i trzeba przyznać, że ten ma najlepszą formułę, nie zastyga na twarzy, łatwo go rozprowadzić, ma bardzo ładny pigment i bardzo ładny kolor, więc trzeba mu tutaj oddać hołd, bo był on ze mną bardzo, bardzo wiele miesięcy i zapewne jeszcze będzie. Ale mi szybko idzie, tuszę do rzęs. I tutaj stary odgrzewany kotlet, a więc Max Factor False Lash Effect. Ja oczywiście bardzo często kleję sztuczne rzęsy. Teraz używam dopingu Revitalashu, więc mam nadzieję, że za chwilę przestanę je kleić, bo moje będą... No i niestety to mnie wstrzymuje przed zrobieniem laminacji. Byłam już na tą laminację nawet umówiona kilkukrotnie. Zawsze coś było nie po drodze, no a teraz ze względu na Revitalasha tej laminacji przeprowadzić nie mogę. A żeby skutecznie ją przeprowadzić, musiałabym Revitalash bodajże odstawić na 2 tygodnie wcześniej. Więc podziałamy Revitalash. Ale zdarza mi się tuszować też moje naturalne. No i tutaj jest zastąpiony, czy do tych sztucznych, czy do tych naturalnych, jest False Lash Effect od Max Factora. Klasyczna wersja. Przypomnę, że absolutnie pod żadnym pozorem będę tupać nóżkami. Nie kupujcie tego tuszu stacjonarnie. Stacjonarnie on kosztuje ponad 60 zł. I macie zbyt duże ryzyko, że ten tusz był wcześniej otwierany. W internecie, nawet z kosztami dostawy, ten tusz kosztuje między 20, znaczy już bez, jeszcze bez dostawy, między 25, maksymalnie 30 zł, więc nawet biorąc pod uwagę dostawę, która bardzo często jest bardzo tania, jeżeli wybierzemy paczkomat, Orlen, paczkę i tak dalej, nadal wychodzicie na tym dużo, dużo lepiej, a raczej macie pewność, że ten tusz nie był otwierany. No dla mnie to jest taki must have. Natomiast w tym roku kupiłam kilka tuszy, żaden się nie okazał fajny, miałam też tusz Maka z kalendarza adwentowego, który też mi się nie sprawdził, a moim zupełnym przypadkowym zakupem i odkryciem jest ten tusz i ja do niego wrócę. I to jest Maybelline, Sky High, ten czarny, ja wiem, że są też inne kolory, ale ja do tego nie kumam. On jest świetny, on ma w ogóle taką elastyczną szczotę i on rewelacyjnie mi właśnie zdaje egzamin i na sztucznych i na żywych. Ja najbardziej lubię i na sztucznych i na żywych połączenie dwóch tuszy, więc najbardziej sobie cenię właśnie je dwa razem. Bardzo, bardzo Wam polecam, dajcie znać, wiem, że on jest w gronie wielu również, wielu z Was. U wielu z Was jest w gronie ulubieńców. Do tego zmierzam.
I dochodzimy do takiej pierdółki, nim dojdziemy do podkładów tego roku. I pomyślałam, że słuchajcie, trzeba też oddać hołd Claresie i tej nieszczęsnej bazie Blend My Friend. Ona mi się kończy i ja se kurczę, bladę kupię nową. Muszę też kupić nową P. Louis. Ale to boli moje wewnętrzne. Jeszcze po świętach mi serduszko bije finansowo. To jest baza Google, to jest niby baza zwykła, to jest baza w jakimś ciemnym kolorze. Ona już teraz mi przysycha i już nie jest taka tłusta, jaka była. Ale to jest baza bardzo dobra. Do codziennego makijażu to jest baza bardzo, bardzo dobra. I ja jej używam codziennie. Dodatkowo nie muszę jej pudrować. Cienie ładnie po niej suną, no chyba, że są wredne. Ale naprawdę ta baza do codziennego takiego looku zdaje moim zdaniem egzamin w 100%, jest tania, jest łatwo dostępna. Czego chcieć więcej? Naprawdę przy każdym teście, kiedy używałam tej bazy, mówiłam, że no to jest taka baza niby nic, bla bla bla, bla bla bla. I tak, słuchajcie, używałam i uważam, że zasługuje właśnie na miano takiego hitu 2023 roku. Jeżeli chodzi o podkłady, no to na początku roku używałam Claresy Liquid Perfection i dlatego ona w tym zestawieniu się znajduje. Jest to podkład ciężki, podkład 2 w 1, podkład, który faktycznie u mnie jest prawdziwym zamiennikiem podkładu Estée Lauder Double Wear. Pięknie wygląda pod oczami, pięknie wygląda na twarzy, to nie jest podkład lekki. Tak jak wspomniałam, ale jest to podkład, który u mnie wytrzymuje na buzi wiele, wiele, wiele godzin i z każdą tą godziną zazwyczaj wygląda lepiej, kiedy naturalne sebum się wymiesza. Dodatkowo nie jest to podkład wbrew pozorom taki mocno tapeciarski, bo należy go nałożyć mało, należy się tego nauczyć, no ale na pewno jest to podkład, który widać na twarzy. Więc Claresa królowała u mnie przez pierwszą połowę tego roku. Przez drugą część roku królował u mnie podkład Liren City Matte, to już kolejny rok z rzędu. To jest podkład mój niezastąpiony na lato, jest lekki, choć dzisiaj też mam go na twarzy. Jest lekki, daje wykończenie neutralne, to nie jest wykończenie stricte matowe, to nie jest wykończenie rozświetlające. Jest właśnie bardzo długotrwałe i coś się magicznego dzieje, że on w te upały nie schodzi mi z pysia. Uwielbiam go i wracam do niego. To już był drugi rok, kiedy go używam w lecie. Ale nie tylko w lecie. Właśnie na taki dzień jak dzisiaj, kiedy, no nie ukrywam, miałam bardzo złą noc, wyglądam, miałam dzisiaj nagrywać test, ale wyglądam, jakby mnie coś zjadło, wypluło, potem znowu zjadło i znowu wypluło. Więc chciałam zrobić jakiś makijaż na szybko, miałam ochotę na lżejszy podkład i w takich właśnie momentach życia również sięgam potem lirę. Przez cały rok również przeplatał się podkład AA5 Repair. To jest podkład bardzo podobny do podkładu Makeup Filler, także AA. To jest ta klasyczna seria, to nie jest ta, wiecie co, Wings of Color. To jest podkład plastyczny, to nie jest podkład długotrwały. On jest taki mięciutki, kremowy, taki mokry, rozświetlająco jakiś. To nie jest na pewno coś na długi dzień i to na pewno nie jest coś dla każdego. Ale to jest coś, co bardzo ładnie, tak świeżo wygląda, więc no ten podkład także ze mną jest. Nie patrzcie na kolor, bo to ja mieszam 2 kolory, bo kupiłam sobie w Rossmanie stacjonarnie za ciemny i potem musiałam dokupić jasny i to jest kolor akurat 03, on jest naprawdę w opór ciemny. I pod koniec tego roku podkładem, który wyparł, moi drodzy, Claresę, okazał się podkład Dum 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 Maybelline Super Stay 24 godziny Skin Tint. Ja go mam w kolorze 03 i moim zdaniem ten kolor jest dla mnie prawidłowy, ale kiedy malowałam się na Sylwestra i robiłam sobie zdjęcia, to spojrzałam, że on mi się bardzo mocno odcinał od dekoltu i od szyi. Ja generalnie jestem różowa i powinnam używać podkładów o podtonach różowych, natomiast ekstremalnie źle się w nich czuję, więc używam podkładów o podtonach żółtych. I on nie jest moim zdaniem dla mnie za ciemny, tak w normalnym życiu. Ale w tego Sylwestra trochę się przestraszyłam, jak zrobiłam sobie właśnie foto, bo no ta różnica była dosyć duża. Więc kolorystyka jest jakaś teges, nie? No bo to jest 03, a to na pewno nie jest ciemny podkład. I tu jest taka ciekawa historia, muszę ją powiedzieć. Może najpierw powiem, dlaczego on wyparł mi Claresę, bo jest bardzo, bardzo trwały i uważam, że wygląda ładniej.
dlaczego jest ciekawa historia, ponieważ pod filmem rozmawiałam z jedną z Was na temat tego, że on jest rozświetlający. I ja mówię, że kurczę, no ja tego rozświetlenia ani cholery nie widzę. Ale mówię, wiecie, ciemno, ja się maluję przy tych lampach, zawsze się maluję przy lampie. Może ja po prostu tego nie widzę. No i w końcu dopatrzyłam się, o co chodzi z tym efektem rozświetlenia. I to jest dziwny podkład. Ja w ogóle naprawdę dopatrzyłam się tego po jakimś, nie wiem, na 10. użyciu, bo on się zachowuje bardzo podobnie jak Claresa, też jest taki przylegający, jest ultra trwały i przepięknie wygląda, ale faktycznie on nie ma wykończenia takiego, no bo Claresa też dla mnie nie jest stricte matowa, jest taka bardziej neutralna, taki soft mat. On nie ma właśnie wykończenia soft mat, tylko ma jakiś taki dziwny, jest jakby matowy, a jednocześnie lekko błyszczący. Bardzo to jest dziwny rodzaj podkładu i powiem szczerze, że w głowie nie znajduję żadnego innego podkładu o podobnym wykończeniu do tego. Natomiast moim zdaniem ten efekt rozświetlenia praktycznie zanika po przypudrowaniu. Jakby tego nie widać, to się nie wybija. Bardzo to ładnie wygląda na twarzy. Bardzo serdecznie Wam polecam. Ja nie pamiętam, jak go kupowałam w internecie, nie pamiętam za ile. Właśnie nie wiem, czy on był tani, czy on był drogi. Stacjonarnie jak zwykle jest drogi, no bo wszystko stacjonarnie praktycznie jest drogie. I kończymy ten film ostatnim produktem, a więc Vibo All Night Long. Szukam zamiennika, bo już trochę ten Vibo mi się znudził, on teraz jest tam wyprzedawany. I coś bym nowego sobie pyknęła. Cały czas testuję kan pod oczy, bo Inglot już mi w ogóle pod oczy nie pasuje. Kuźwa, po tylu latach, no pewnie starość, nie radość, ta skóra pod oczami robi się coraz gorsza. Ta mgła pudrowa z PZE, powiem Wam, że kurczę, to jest jednak pociągnięcie rozświetlaczem po całej twarzy i w zależności od podkładu to wygląda albo tak bardzo świetliście, albo wygląda na taką starą pudernicę. Więc Vibo All Night Long. Kilka opakowań zużytek za mną, jest to puder rozświetlający, na pewno nie jest to puder dla każdego, ale go bardzo lubię. Tutaj w ogóle na zdjęciu jest napisane, aby go nałożyć na policzki, czoło i brodę dla uzyskania najlepszego efektu rozświetlenia, aby nim nie jechać po całej morce. No i się nie dziwię, bo to jest puder naprawdę z błyskiem, ale ja go bardzo właśnie lubię używać tak naprawdę na każdego rodzaju podkładach, bo i na tych mokrych, i na tych matowych, bo to daje mi trochę błysku. Lubię go. Jak go gdzieś upolujecie, bo widziałam, że ostatnio był na stronie Vibo za 18 zł, to naprawdę sobie kupcie, bo a nóż widelec Wam się sprawdzi. Ja oczywiście jeszcze kupiłam pierne jakiś puder, bo bardzo lubiłam ten żółty 03 Loose Powder. Tutaj go nie przetargałam, a w sumie powinnam, bo jest to puder taki dający efekt wygładzenia faktycznie bez suchości twarzy, jak na przykład wszystkie pudry z Claresy dla mnie. Więc ten Pierre René 03 Loose Powder, jeżeli go nie ma w linkach, to mówię Pierre René 03 kolor żółty. On jest transparentny, loose powder, to także puder, który zasługuje na wyróżnienie. Kupiłam nowy Pierre René, jakiś rozświetlający 02 dla odmiany. Więc przetestujemy go wspólnie, zobaczymy, czy będzie atrakcyjny. Kochani, i tak na jednym chyba wdechu dzisiaj nagrałam ten film. To ciekawe, bo naprawdę w moim mózgu chomik leży i mówi, że pierdzieli, on nawet nie rusza łapką tego kołowrotka. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Dajcie koniecznie znać, czy znacie któryś z tych produktów, czy czymś Was zaskoczyłam, czy o czymś zapomniałam, czy coś się u Was sprawdza, czy może wręcz przeciwnie. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmie. Kolejny film to... Właściwie nie wiem, jaki będzie. Nie wiem też, kiedy ten idzie, czy to jest drugi film z kolei taki, czy poszedł test zgodnie z planem. Nie pytajcie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Buziaczki, pa, pa.